Illuminaci. Kim są? Jaki jest ich cel? Choć są tajną organizacją, to o zakonie Illuminatów można mówić w nieskończoność. To temat rzeka. Jednakże warto przybliżyć najważniejsze informacje z nimi związane. Illuminaci, jak może wam się wydawać, to nie tylko wymysł twórców teorii spiskowych. Otóż oni naprawdę istnieją, a przynajmniej istnieli. Na przestrzeni lat istniało wiele organizacji, które nazywały siebie Illuminatami, ale tylko jedna zdobyła sławę. Stowarzyszenie to zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta. W swoich założeniach organizacja miała szerzenie oświaty i propagowanie idei oświeceniowych. Symbolem tamtejszych Illuminatów stała się sowa Minerva oraz znane dziś każdemu oko opatrzności. Nie brzmi to wszystko nadzwyczaj groźnie, prawda? I tak też jest. Dawni Illuminaci byli naukowcami szerzącymi swoje poglądy. Nikim więcej. Wkrótce zostali zlikwidowani przez państwo bawarskie, w którym funkcjonowali. Wszystkie te informacje są oficjalne i potwierdzone historycznie. Aczkolwiek to tylko czubek góry lodowej. Cała historia sięga znacznie głębiej. Otóż zakon Illuminatów nie został założony w XVIII wieku, a znacznie wcześniej. Być może i ponad 1000 lat temu. A sam Weishaupt nie był nikim więcej w organizacji jak figurantem, przedstawicielem, który miał pokazywać się publicznie. Był zaledwie jednym z wielu pionków. Obecnie zostało rzucone trochę światła na tajemne stowarzyszenie. Ich dzisiejszy cel jest prosty. Całkowita kontrola. Pragną, aby oświecenie dotarło do każdego. Zamierzają władać nad wszystkim i stworzyć tym samym prawdziwą utopię. Niestety sposób, w jaki chcą do tego dojść, jest co najmniej niepokojący. Jednymi z przykładów tego są projekty HAARP oraz Blue Beam. Nie są to jedyne projekty Illuminatów, które próbowali i być może będą dalej próbować wprowadzić w życiu. Chodzą słuchy chociażby o projekcie Monarch, wszczepianiu ludziom chipów pod skórę, propagowaniu transhumanizmu, więzieniu ludzi w ogromnych miastach Molochach i oczywiście powszechnej inwigilacji, to jest ciągłemu śledzeniu i podsłuchiwaniu szarych obywateli. Illuminaci są wszędzie. Są bankierami, politykami, a nawet gwiazdami. Ale niezależnie od tego, kim by nie byli, wszyscy są wielkimi osobami w świecie i kierują się jedynie ambicjami stowarzyszenia. Jeśli ktokolwiek z was myślał, że dzisiejsi Illuminaci są osobami, które ponad wiarę przekładają wiedzę, musicie wiedzieć, że jesteście w błędzie. Otóż Illuminaci praktykują tak zwane oświecenie i nie ma to wiele wspólnego z nauką. Jest to nurt okultystyczny zwany inaczej lucyferianizmem. Wielu członków wierzy, a nawet czci antyczne demony, takie jak chociażby Baal, Astarte, Ozyrys, Set, Azrael. Niemal każdy Illuminat jest rasistą. Wierzą oni w wyższość swojej rasy nad ludzi. Toteż wielu posiada aryjską prezencję i uważa, że jedyne prawowite rządy mogą sprawować ci, posiadający czystą krew. Zapewne skojarzyły się wam hasła rzucane przez Führera Niemiec, Adolfa Hitlera. Nie bez powodu. Tak, Hitler był jednym z wyżej postawionych Illuminatów. Podobnie zresztą jak Himmler i Goebbels. Co ciekawe, Himmler stał wyżej w organizacji niż pozostałych dwóch. Mimo wszystko, wśród Illuminatów są osoby wielu ras i wyznań. Oczywiście w mniejszości, ale są. Jedynym warunkiem przystania do tajemniczego stowarzyszenia było wyrzeczenie się swoich wierzeń, tradycji i moralności. Innymi słowy, wszyscy muszą przejść na oświecenie. Być może zauważyliście, że w dzisiejszym świecie coraz rzadziej uczy się nasze dzieci wartości moralnych, a przyzwyczaja się do skrajnej tolerancji, ale i przemocy. Dlatego naszemu światu coraz bliżej dostania się personifikacją nihilizmu, a zarazem anarchii społecznej. A dokładnie to jest jedną z istoty rzeczy w planach Illuminatów. Chcą wprowadzić chaos, z którego stworzymy nowy świat. Chcą nastania nowego porządku świata.
W każdym kraju świata istnieją komórki iluminatów. Prawie wszędzie jest ich około 1% z całej populacji danego narodu. Takie osoby nie ufają nikomu, nawet własnej rodzinie. Nie posiadają żadnej moralności, są pozbawione jakichkolwiek uczuć oraz emocji. Dodatkowo niemal każdy członek jest wyszkolonym zabójcą. Bardzo wielu z nich jest trenowanych do tego zadania od dziecka. Wszystko ma swój początek na bardzo wczesnym etapie życia młodego człowieka. Zaczyna się od umieszczenia w metalowej klatce 3-letniego dziecka, do którego podpina się elektrody, a następnie kilka razy razi prądem. Potem wyciąga się je z klatki i daje do rąk małego kiciusia. Trener rozkazuje dziecku skręcić kark zwierzakowi. Oczywiście dziecko w takim przypadku rozpłacze się i odmówi. Wtedy wsadza się je z powrotem do klatki i ponownie razi prądem. Wszystko powtarza się wielokrotnie, aż do momentu, w którym dziecko nie zabije kotka. Po pewnym czasie podda się i dokona tego przed strachem do dalszych tortur. W tym momencie zaczyna się morderczy trening na pozbawionego uczuć zabójcę. Na początek zaczyna się od trenowania na zwierzętach, ale z czasem przechodzi się na ludzi. I nie tylko mowa tu o dorosłych, którzy okazali się być dla iluminatów kulą u nogi, ale nawet o dzieciach. Brzmi to wszystko okrutnie i aż chce się wręcz zmiotować na słuchanie o tym. Ale taka jest paskudna prawda.